Stan nosicielstwa choroby wrodzonej u noworodka zazwyczaj wynika ze stanu nosicielstwa tylko u jednego rodzica. Ale nie mamy pewności, czy ten drugi rodzic nie jest również nosicielem choroby, co mogłoby się przełożyć na urodzenie dziecka z kolejnej ciąży. Dlatego w sytuacji rozpoznania nosicielstwa u noworodka, co zdarza się ostatnio bardzo często w związku z tym, że w programie badań przesiewowych noworodków badane są dzieci również w kierunku mukowiscydozy. W takiej sytuacji potwierdzamy stan nosicielstwa u jednego rodzica i wykonujemy rozszerzone badania u drugiego rodzica.